Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dość ciekawej formie wykonywania połączeń za pomocą drutu w celu budowy różnego rodzaju prototypowych czy też bardzo odpornych na warunki połączeń elektrycznych warunki szczególne, takie jak na przykład kiedyś wszystkie statki. Kosmiczne miały łączoną elektrykę za pomocą technologii mikrowijania. Zanim przejdę tutaj konkretnie do pokazywania, na czym to wszystko polega, może opiszę, że parę set razy nawet większa odporność jest na przeciążenia. O wiele lepsza niż wszelkiego rodzaju formy lutowania z poiwem. Chodzi o połączenia, oczywiście, elektryczne. I jak to jest robione? Zaraz się przyjrzyjcie, tu jest właśnie taka tylnia płyta. Mam ją chyba od 80 roku z jakichś tam, nazwijmy, złomów. Podejrzewam, że chyba nawet to dostałem w Pałacu Młodzieży. Jeszcze jako młody chłopak tam chodziłem, ale już pracowałem w Meratroniku i dostałem taką płytę. W tym czasie budowałem systemy, Kamak, bo tam rozszerzałem peryferia do swojego komputera i szukałem po prostu jakichś technologii, dobrych rozwiązań. Literatury za dużo nie było, chociaż mam parę książek o technologiach, między innymi tych, którą chcę dzisiaj postawić, mianowicie mikrowijania, i tam było dużo parametrów. Tylko, jak zwykle, studenci ode mnie pożyczyli książkę i Yy, gdzieś tam jest na wiecznym nieoddaniu jak wiele z moimi bloteczki chociaż to najbardziej ważne oczywiście przypilnowałem żeby do mnie wróciły zobaczcie, to jest yy, płytka drukowana która była przez lata dawcą nerek czyli yy, do skanibalizowania i zużycia starych części to jest tylnia strona yy, płytki od yy, takiego Takiej formy budowania kaset składających się ze szkieletu z aluminium, to jest tylnia część. Na tej części były złącza, i płytki wchodziły poziomo, zdemontowane, jak widzicie, z tych prętów złącza. I były wsuwane na listwach po kolei. Albo w pionie, albo w poziomie, w zależności od, od wielkości takiej kasety z płytkami. Każda płytka była łatwa wtedy do połączenia z tyłu, i te połączenia, żeby były naprawdę odporne, wykonywało się technologią mikrowiliania, I tutaj macie przykład z starej technologii amerykańskiej używanej przez lata i chyba nadal do prototypów. A najczęściej w kosmos to co lata jest prototypowe, także tam zwykłe PCB, w zasadzie oprócz grubowarstwowych, podejrzewam, na ceramice i innych, raczej jest wykonywane przy, przy jakichś takich prototypach, tak żeby to było serwisowalne. I, i żeby zrobić okrosowanie tych wielu płytek i połączenia między nimi, po to, żeby było łatwiej to wszystko serwisować, w automatyce przemysłowej, w technologiach wojskowych, w stacjach radarowych, no w tego typu urządzeniach stosowano połączenia mikrowijane. Na czym one polegają? No przede wszystkim musi być kwadratowy pręd połączeniowy, który będzie łączył nam złącze złocone z PCB za pomocą najczęściej złącz, coś w rodzaju polskich kanona, i jest to pręd kwadratowy który swobodnie wchodzi. Już nie pamiętam rozmiarów, także tutaj Wam tych szczegółów nie podam, ale nazwijmy koło 8 mm. Raster jest podobny jak w klasyku, czyli 2,54 klasyczny, z cala wynikający. I te pręty są powlekane, może nawet złocone. W każdym razie raczej materiałami szlachetnymi. Ta płytka, mówię, jest z 80., gdzieś roku, a pewnie jest y, gdzieś prząłem z 70., 80. Y, dobrze mówię, gdzieś 70., połowa, m, raczej nie wcześniej, chociaż mogę się mylić. Może gdzieś tu jest jakaś, jakieś datowanie. Na razie nie zauważyłem. W każdym korzystałem tutaj z bardzo dobrego drutu przez lata do, do robienia tak zwanych crossów, czyli połączeń. Wszelkiego rodzaju zworek i drut tutaj był specyficzny. W tej chwili nie wiem, czy w TME ten rodzaj drutu jest. Kiedyś pamiętam, że dla mnie ściągali. Tutaj jest drut, którego praktycznie. No, najlepszy jaki kiedykolwiek miałem. Praktycznie nie jesteśmy w stanie bez odpowiednich narzędzi nawet odizolować, bo jest tak cieniutki. Wtedy na to mówiono Kynar, i nadal Kynar ta nazwa istnieje, ale gdzieś tam po głowie mi chodzi jeszcze jakieś takie pojęcie Kynar i. Chyba sobie tam przypomnę, bardzo zbliżone pojęcie, które miało określać rodzaj tego drutu. A tutaj mamy ten drut, kochani, w teflonie. Jest to w środku srebrny drut. W izolacji, którą bez takiego przyrządu, to będę TMR reklamował, nie jesteśmy w stanie, bo u nich to kupiłem masę lat temu, nie jesteśmy w stanie odizolować. Tak małej średnicy drutu. Tutaj akurat ten przyrząd ustawiamy sobie od 0,25 do 0,80. Zaraz zatrzymam kamerę i postaram się używając obu rąk, pokazać wam, jak to wszystko przygotować. Na razie taki wstęp ogólny. I teraz te kwadratowe przepusty z tych drutów. Mogą być lutowane do płyty, ale nie muszą, bo to jest wszystko wprasowywane, także wyrwać taki drut jest bardzo trudno. Ja to ściągnąłem złącza, ale z drugiej strony, jak widzicie, połączenia są robione, żeby okresować do jakiejś tam wiązki, która idzie gdzieś na zewnątrz, do następnego, do następnej sekcji szafy krosowanie jest oczywiście według dokumentacji robione już w tamtych latach pewnie już komputerowo chociaż tych programów to oprócz IBM-em i jeszcze mówię, że Huey Alpakardem i jakimiś tam firmami wojskowymi znanymi to nie było za dużo i, i robiono to z, z rozpiski i wszystko było robione ręcznie Podstawowa zaleta tego połączenia, które tu widzicie techniką mikroobijania, tu, złapaj dobrze ostrość, polega na tym, że tych drutów możemy na takich długich kołeczkach, w formie z takiej spirali, nakręcić na kwadrat w ten sposób, że ten srebrny drut się świetnie wcina w krawędzie kwadratu i to połączenie wytrzymuje 8 Gs przeciążenia, tak jak są na wirówce, które już tam przy czterech to już pilot mdleje, tak? Trochę więcej to już musi mieć kombinezon. Mówię o bardzo dobrym pilocie myśliwca, czy też przy starcie rakiety. A w przypadku zwykłej elektroniki, czyli takiej przewlekanej płytki PCB, takie uderzenie siłą 4G powoduje ścinanie wszystkich nóżek, elementów klasycznych przewlekanych, czyli nóżek z salaka. Oddawałem tam jakieś prototypy, na przykład poziomicy elektronicznej, bo to takie testy, badania musiały przejść rzeczy, które chodziły w przemyśle i po prostu elementy spadały, także żeby przejść te normy, to trzeba było zalewać to epoksydem, wtedy epidianem ze skażyny, Epidian Z1 oczywiście, żeby miał mały skurcz, a potem używaliśmy trochę tańszych materiałów Czyli przykładowo do zalewania całych płytek, tak z elementami. Yy, czyli przykładowo yy, materiałów dentystycznych ja miały trochę zaleć, że były yy, łatwiejsze obowrócenia, i nawet jak się coś już szkodziło, dało się to wydumać. A powodowały, że urządzenie przechodziło testy i przy 6-7G yy, jeszcze jakoś chodziło. W przypadku tych technologii połączeń mikrowianych, no, jest to wszystko. Wielokrotnie bardziej odporne na wszelkiego rodzaju testy zniszczeniowe, jakie mogą wystąpić w czasie wypadku jakieś kraksy, a w przypadku takich rzeczy jak start rakiety, no są to rzeczy ważne, podejrzewam, że też na dużych głębokościach. I w przypadku przykładowo łodzi podwodnych, gdzie jak będzie jakaś bomba głębinowa, to fala uderzeniowa powoduje. Na rozwarstwienie nawet blach, rozprówa, urywa śruby. Po prostu trzeba takie rzeczy sobie zobaczyć, jak wyglądają po różnych takich testach, i dopiero łapiemy wyobraźnie, jakie to są potężne siły. Także w przypadku sprzętu profesjonalnego do specjalnych zastosowań, mikropołączenia służyły do budowania przede wszystkim prototypów, a też produkcji mało seryjnych, albo po prostu tak drogich, że w czasie konstrukcji, że można było jeszcze coś zmienić w trakcie i to było na pewno rozwiązanie fajne. Poza tym jeszcze była taka technologia, jak już to mikrowijanie weszło na, do, do chyba Zjednoczenia Mera też w Polsce było dużo zakładów m -m -m meratroniki, które polegały zjednoszeniu zjednoczeniu mera, robiło aparaturę kontrolno-pomiarową, przemysłową dla uczelni. Robiono też prototypy, także miałem trochę płytek, które wyglądały trochę tak jak ta z Design elektroniki gazety wysyłali mi jeszcze przed stanem wojennym. Później były ograniczenia Kochomu, i nie można było takich rzeczy dostać. Wyrywało się w takiej gazety jakieś narożniki specjalnie przygotowane, wysyłało do nich i dostawało się próbki różnych materiałów. Między innymi w 1982 roku dostałem taką gumę, która służyła do wykonywania połączeń, czyli tak jak to normalnie. Teraz mamy te płytki do uniwersalnego montażu. Tutaj była ta, taka guma. I wsadzało się druciki, łączyło poszczególne elementy, też wraszcze 2,54 cala. I wtedy u nas nie było takich cudów, także to, co wtedy dostałem, to, to po prostu trzymam to jako relikt, bo chyba tego za dużo nie produkowali. To jest zwykła guma. Ona zrobiła się z tekstolitu płytkę z otworami tak jak tutaj w Rastrze 254, tak jak klasyczne wszystkie te nazwiskarki, układy scalone, DIL, DIP i tak dalej, dla montażu przewlekanego. I jeżeli sobie wyobraźcie, te otwory były na przelot, to była płytka najczęściej fenolowo-papierowa, rzadko epoksydowa, chociaż też i takie były. Nie miała żadnych ścieżek i żeby wykonać te ścieżki, to z drugiej strony, jak były elementy przewlekane, to się tą technologią mikrowijania Wykonywało połączenie. Ja tu sobie kiedyś zrobiłem taki przyrząd do właśnie mikrowiania, zaraz Wam pokażę, jak to działa, jak to wykonałem, i łączyło się na przykład między tym a tym połączeniem, wykonując cross. I robiło się to na elementach, które były specjalnie wykonane w ten sposób, żeby można było. Ten kwadratowy, nóżki specjalne wyprowadzenia, w ten sposób mikrowijać. O, zobaczcie, te klasyczne listwy, które znacie, z, nawet z komputerów na jumpery, też mają taki kwadrat. I takie połączenia zamiast jumperami można wykonywać też za pomocą mikrowijania. I tego typu elementy, czy to nalutowując przez taką płytkę, można było. Na czymś takim, wyobraźcie sobie, że to jest tekstolit albo epoksyd, tak? Nie ma żadnych ścieżek, a my sobie na drugą stronę przekładamy te elementy, albo przylutowane do tego typu pomocniczych przelotek, i z tyłu robimy prototyp mikroowijaniem i łączymy ścieżki według swojego schematu. To była taka technologia przejściowa, bo jeszcze wtedy amatorzy to się raczej bawili materiałem światłoczułym, żelatyny, tak? Rozprowadzało się to na adapterze Bambino, żeby tą emulsję światłoczułą e, wykorzystać. Taka galareta powstawała, później to się płukało odpowiednią chemią i dawało do trawienia i tak się robiło płytki w wykonaniu amatorskim. A o wiele łatwiej było, tak jak w technice lampowej, właśnie łączyć Łączyć na przykład i technologią mikrowijania, tylko tutaj nie były wszystkie elementy dostępne pod te właśnie yy, okręcanie, raczej te bardzo specjalistyczne, ale w ten sposób z drugiej strony, szasi, tak, czyli ta najczęściej aluminiowy profil, na którym to wszystko się montowało, czyli lampy, cokoły, yy, elementy przez przelotki ceramiczne i tam się to lutowało, ale widziałem już też tego typu szasi w bardziej profesjonalnych sprzętach. Jak radiotelefony, żeby były łączone technologią mikroowijania. I może tyle tytułem wstępu, pokażę, jakie narzędzia. Są oczywiście owiarki elektryczne, które to realizują. Z czego taka owiarka się składa? I główny, główny otwór, to kiedyś ręcznie zrobiłem, chyba jakieś tam 30 lat temu, z hakiem. Tak naprawdę to 88 rok dla siebie, bo miałem gdzieś tam w jednej firmie, w której byłem konstruktorem, wykonać jakiś prototyp i akurat go nazwiem, płacili mi za godziny, to zrobiłem takie trzy sztuki. Jedną dla siebie, żeby móc w domu eksperymentować, to mieliśmy dość luźny, luźną formę pracy. Mogliśmy się oczywiście bawić gdzieś tam w domu. Także chętnie z tego korzystaliśmy i robiliśmy jeszcze inne projekty dla siebie. Także jedną sztukę, za zgodą szefostwa, oczywiście wykonałem w godzinach pracy. Wykonałem trzy takie, takie narzędzia. Kawałek tekstolitu, jakieś szydło z dobrej stali. Nawierciłem otworem otwór niecentrycznie, co było takie dość mechanicznie trudne, wzdłuż. Drugi otwór trochę powyżej. Potem za pomocą klasycznych technik ślusarskich, czyli pilnik. Wyprowadziłem to tak, żeby uzyskać taki kształt, takie jak gdyby szydła. I cała operacja polegała na tym, żeby wprowadzić drut w ten tu górny otwór, a obrotowy prowadzący do owijania. Wyobraźcie sobie tu wchodzę, wiecie, odizolowana część drucika. Zakładam na, na nóżkę, tak. Odpowiednia musi być oczywiście głębokość, żeby te druty owinęło. Dociągam do końca, ten drut akurat trafiłem chyba na wygięty. Tak jak mówię, to korzystałem z tych teflonowych, wspaniałych drucików które w ogóle izolację mają tak wspaniałą, że nie udało mi się nigdy przytopić, a to jest problem przy innych PCV na przykład, izolacjach. Zobaczcie, ja tu wchodzi sobie z końcówką drutu i wykonując takie ruty dru, ruchy obrotowe, nawijam kilka zwoi i ciągnę ten drucik gdzieś tam dalej, tak? I na następnym odizoluję, wsadzam tutaj i nawijam połączenie między tam jakimś jednym, a drugim elementem. Trochę mi to kiepsko wychodzi, jak mam z ręki, ale zapewniam, że już z Chin leci statyw, który mi pomoże w takich sytuacjach mieć tą drugą rękę do dyspozycji, bo jedną to można, a wiecie, co robić. I teraz tak. Pokażę Wam, jaki drut. Pamiętam, ściągałem specjalnie w 91 roku z, z TME, bo było dostępne, z nimi miałem dobry kontakt. Byłem ich dystrybutorem swego czasu. Dość dużym wtedy. I, i wiele produktów wprowadziłem do oferty tej firmy ze względu na moje tam hobby i potrzeby. To jest kynar. Tak? W szpulkach. I tu jest 0,3 mm, czyli 30 przekreślona, i z takim mamy z takim mamy materiałem do czynienia. Tu nie jest chyba opisany, tylko kolor, tak że czarny, black jest i kenar, i 100 metrów na takiej szpuleczce. Wtedy pamiętam taką szpuleczkę sobie kupiłem. Oczywiście z rabatem w cenie hurtowej, tak jak to my tam mieliśmy ustalone. I, I używam dotąd, jak widzicie, trochę tego poszło. I żeby taki drucik zarobić, czyli ściągnąć izolację, te srebrzone, tak jak te teflonowe, właśnie potrzebne jest to narzędzie, które przed chwilą Wam pokazywałem. Także już mamy dwa narzędzia: ściągaczkę izolacji dla tak cienkich drucików, jak to widzicie, Przy, przyrząd do mikrowijania. Może nawet teraz TM te są jakieś tam półautomatyczne, ze szpulką z tyłu i w formie pistoletowej do przeciągania. No ale tak to może każdy sobie zrobić nakładem swojej pracy. Najgorzej to jest oczywiście przewiercić takim wiertłem 0,9 mm główny otwór, jeszcze raz łapię tą ostrość i ten górny, tak żeby nam rdzeń, tego drutu. Yy, najgrubszego z tej serii, po to, żeby zrobić gdzieś tam jakiś cross na jakimś swoim prototypie, czy też z typowych złącz kanona kwadratowych do kaset. kamach tak? O to wtedy właśnie ćwiczyłem, po to, żeby tam zrobić jakieś sterowanie i, i okablować z tyłu krosy. Zaraz wam pokażę. w yy, momencie, tutaj Mam materiały coś tu nie leży to akurat pod ręką ale jak zwykle znajdę chwilę w przerwy w czasie pracy i staram się